Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam już z Polski, także dlatego widzicie inną scenarię. I dzisiaj przychodzę z filmem, z unboxingiem, z paczką od Chatki Szeptuchy. Paczka od Chatki Szeptuchy już przyszła w zasadzie dobrych kilka dni temu, ale ponieważ ja byłam w Irlandii, paczka była tutaj, ale wiedziałam już, że tutaj będę jechała do Polski, no to ta paczka po prostu tutaj została i już na mnie czekała. Jeśli chodzi o mój box, to ja zamawiałam w zasadzie box, jeśli dobrze pamiętam, to był las brokliodu czy coś takiego. Jeśli ktoś tu będzie oglądał może z Chatki Szeptuchy, to mi podpowie, jak dokładnie nazywała się ten box, jaką miał nazwę. Ale tam było małe zawirowanie z tym boxem, a mnie najbardziej zależało na tym, żeby trafił do mnie taki kominek do palenia właśnie w kształcie drzewa. Na tym najbardziej mi zależało, dlatego dogadałam się tak, że trafił do mnie box z następnego miesiąca, czyli box związany z nocą kupały i z poszukiwaniem kwiatu paproci, bo ten temat też mnie interesował i oprócz tego znalazł się tutaj właśnie ten kominek, także zaraz Wam pokażę, co znalazło się w środku, bo jeszcze tego nie otwierałam. I tak Wam tylko szybko pokażę, tak wygląda zapakowany box. Nie jest aż taki duży, na jaki wygląda, ale jest wystarczająco duży i na pewno jest tam sporo rzeczy. No mam, słuchajcie, te pierwsze papiery z wierzchu i mniej więcej wygląda to tak, ale zapach, który się unosi, jest tak piękny. Nie wiem, co to tak pachnie, ale pachnie przecudnie. Zacznijmy sobie od pierwszego pudełka, które znalazłam, tylko muszę je jakoś odpakować. W ogóle mają dziewczyny bardzo fajną taśmę do pakowania. I to jest ta pierwsza rzecz właśnie. Już wyciągam. Trochę mi zajęło odklejanie taśm. Jest! Słuchajcie, to jest ten kominek właśnie. O tym kominku właśnie mówiłam. Tak wygląda. Ja tutaj Wam spróbuję zrobić jeszcze taki fajniejszy filmik z przybliżeniem. Wygląda przepięknie. To jest chyba ceramiczny, jeśli się nie mylę, kominek. Wygląda przecudnie. To jest oczywiście na olejki zapachowe i na świeczkę, także będę testować. I to pewnie jeszcze dzisiaj. Następną rzeczą, którą znalazłam, i to ta rzecz mi tutaj tak pachnie, to jest ten woreczek. Nie wiem, co jest do końca w środku. Podejrzewam, że sól. Tak, i to jest chyba sól do kąpieli. Tak, zrobię Wam to też jakąś fajniejszą przebitkę, żeby to było lepiej widać. Ale pachnie tak ładnie. Nie umiem odkreślić tego zapachu, ale zapach jest taki jakby lekko ziołowy, lekko słodki. No pięknie to pachnie. Następną rzeczą jest opowiadanie napisane przez Izę z Chatki Szeptuchy i przez Dagmarę z Midnight Meadow. I zresztą tutaj są ich loga. I jestem bardzo ciekawa tego opowiadania, bo wiem, że dziewczyny trochę się stresowały przed tym, żeby to pokazać, a jestem ciekawa właśnie, co im tutaj wyszło. Jestem pewna, że naprawdę to jest coś bardzo fajnego, także cieszę się, że to do mnie w końcu trafiło. Próbuję to tak dość szybko nagrywać ze względu na to, że mam trochę mało pamięci w telefonie i cały czas pojawia mi się tutaj informacja, że za chwilę mi się może pamięć skończyć, więc chciałabym to jeszcze tak zdążyć nagrać, potem wszystko zrzucę na komputer, wyczyszczę telefon, żeby mieć więcej pamięci na kolejne filmy, więc tak próbuję to trochę szybko nagrać. Pokazuję już Wam następną rzecz. Tutaj jest kolejna. Jest słoiczek. A w słoiczku... Jak zapakowane. Słuchajcie, to jest świeca. Boże, jak ona wygląda cudnie. Tu jest w ogóle jakieś drewienko pewnie z napisem, co to takiego jest dokładnie. Zrobię też oczywiście zdjęcia, ale odkręcę ją. Pachnie lawendą. To jest zdecydowanie lawendowa świeca. W ogóle świetny pomysł z tą lawendą tutaj po bokach. W ogóle świetnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Sam słoiczek, super. W ogóle mega to wygląda, naprawdę. Ja w ogóle kocham świece, o czym wiecie, więc jestem bardzo zadowolona z tego, że taką świecę mam. Kolejną rzeczą, którą tutaj znalazłam, to nie wiem, co to jest, ale mi się strasznie sypie. Zaraz to spróbuję wyciągnąć. Już wiem. Słuchajcie, to jest kadzidło. To jest ręcznie robione kadzidło, więc ono się strasznie sypie niestety, ale może sobie tutaj w Polsce wypalę, więc myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że będzie ok. Pachnie pięknie. Chętnie bym się nauczyła sama robić właśnie tego typu kadzidła. Jestem właśnie bardzo ciekawa, jak się je robi, bo to są właśnie ziołowe, naturalne kadzidła z naszych polskich właśnie ziół, gałązek, więc jestem w ogóle bardzo ciekawa, bo jeszcze tego typu kadzidła nie używałam poza białą szałwią, którą zresztą bardzo lubię. Kolejną rzeczą, która tutaj jest, jest herbatka i jest to bukiet utopca. W ogóle mega wygląda i jest dodatkiem...
To jest czarna herbata z trawą cytrynową, wiśnią, maliną, truskawką, płatkami róży, bławatkiem i serduszkami cukrowymi. Myślę, że będzie fajna. Będę pewnie próbować jeszcze dzisiaj, może nam spróbować babci. Myślę, że też jej się taki smak spodoba. Myślę, że będzie jej to smakowało. Idąc dalej, znalazłam tutaj jeszcze coś takiego. A, to jest magnes, słuchajcie, to jest zakładka do książki. Bardzo fajne, bo to jest na magnes. Także super, będę miała zakładkę do tej opowieści właśnie tutaj od dziewczyn. Ekstra pomysł. Znalazła się jeszcze jedna ostatnia rzecz, zapakowana w pudełeczku. Tutaj z tego, co widzę, jest napisany skład, więc na pewno jest to jakiś kosmetyk. Także uwaga, otworzę, żeby zobaczyć, co to jest. Słuchajcie, handmade, pięknie zapakowane. Okej. Okay. Patrzcie, jakie to jest cudne. To jest mydełko, słuchajcie, które pachnie delikatny, ma bardzo delikatny zapach, bardziej mydlany, nie jest jakiś taki różany, więc bardzo się cieszę, bo ja nie lubię zapachu róży, za to wygląda przepięknie. Wygląda przepięknie, pachnie bardzo ładnie, delikatnie, nienachalnie, więc bardzo się cieszę, bo wiem, że będę go mogła zużyć. Dodatkowo jest to ręczna robota, no coś naprawdę pięknego, jestem bardzo zadowolona. I powiem Wam szczerze, że to jest pierwsze pudełko moje właśnie od Chatki Szeptuchy, ale już wiem, że na pewno będę chciała sobie zamówić kolejne rzeczy właśnie z tego sklepiku. I też Wam bardzo polecam, jeżeli właśnie lubicie takie rzeczy ręcznie robione. Dodatkowo, jeżeli lubicie rzeczy wykonywane właśnie w Polsce, ewentualnie w Irlandii, bo tutaj Daga też wysyła właśnie swoje produkty prosto z Irlandii, robi je sama. No to dlatego mówię, jeżeli lubicie takie rzeczy, to bardzo Wam polecam właśnie zaglądać tam na stronę, zarówno do Midnight Meadow, jak i właśnie no, na Chatkę Szeptuchy, dlatego że dziewczyny naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Już od Midnight Meadow miałam kilka produktów i jestem z nich bardzo zadowolona. Jeszcze tutaj Wam trochę o nich też powiem, ale to już jak wrócę do Irlandii. Z Chatki Szeptuchy to są moje pierwsze rzeczy, ale wiem, że już widzę, jaka jest ich jakość, więc wiem, że na pewno też będę z nich pewnie zadowolona i myślę, że jeszcze z pewnością kupię jakieś. Z tego, co tutaj widzieliście, to wiem, reszty nie wiedziałam, co tutaj się znajdzie, ale to akurat wiem, że Iza zapakowała mi tutaj również szampon do przetestowania właśnie ze swojej Chatki Szeptuchy w takim pięknym woreczku. Pachnie typowo jak właśnie Shikakai, bo jest to mydełko Shikakai. Wygląda w ten sposób, też z logo właśnie Chatki Szeptuchy. Bardzo chciałam wypróbować właśnie ten szampon, ze względu na to, że zioła Shikakai są przede wszystkim właśnie przeznaczone do skóry głowy, która się przetłuszcza właśnie lub ma jakieś takie problemy, swędzenie i tak dalej. I ja wiem, że u mnie się to Shikakai sprawdzało. Wiem, że ona tutaj coś dodała jeszcze, oczywiście wszystko robiła to sama, więc byłam bardzo ciekawa właśnie, jak ten produkt u mnie zadziała. Jest to oczywiście polskie rękodzieło, więc tym bardziej się cieszę, że właśnie będę mogła to wypróbować. Jestem dobrej myśli, tym bardziej też, że tutaj w Polsce nie wzięłam sobie żadnego takiego szamponu i bym musiała czegoś szukać, także idealnie się złożyło i będę mogła to sobie teraz tutaj właśnie w Polsce przetestować. Poza tym wiem, że też znalazło się, bo rąbka tajemnicy uchyliła właśnie Dagmara z Midnight Meadow wcześniej. Tutaj znalazły się perfumy, które zaraz Wam też pokażę. Nie wiem, jaki mają zapach, ale wiem, że są to perfumy, także też będę mogła sobie je tutaj w Polsce przetestować. Wyglądają w ten sposób, wyglądają przecudnie po prostu, te kolory są przepiękne. Tu jest oczywiście też piękna etykietka i uwaga, otwieramy, żeby zobaczyć, jak to pachnie. Powiem Wam, że bardzo ciekawy zapach. Mnie się kojarzy z takim, może nie z lasem, nie wiem, nie umiem tego określić, ale jest taki bardzo ziołowy i taki właśnie jakby troszkę coś miało wspólnego z lasem. Bardzo ciekawy zapach, jeszcze w życiu nie miałam perfum tego typu, więc naprawdę mega ciekawe. Myślę, że nie każdy byłby zadowolony z takiego zapachu, bo jest to dość specyficzny zapach. Ale jeśli ktoś lubi coś takiego innego, właśnie jakieś takie inne zapachy, coś takiego, to myślę, że mogłoby mu się to spodobać. Zabieram się za testowanie tego i kończę ten filmik, bo zaraz padnie mi pamięć w telefonie. Już raz to się zdarzyło, więc nie chcę, żeby się to powtórzyło. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a linki do Chatki Szeptuchy i do Midnight Meadow zostawię Wam w
opisie. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie mi łapkę w górę. Napiszcie mi też jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło, jeśli jakiś komentarz zostawicie. No i oczywiście mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!